W dzisiejszym odcinku Amadeusz Ferrari wystąpi w main evencie na gali Misfits Boxing, gdzie walczył m.in. Logan Paul, KSI czy Tommy Fury. Nathan Marcon informuje widzów o tym, że został przez kogoś odurzony. Massa po raz pierwszy wypowiedział się na temat swojej walki z Jackiem Murańskim, a Jacek Murański odgrzewa swój konflikt z Arkadiuszem Tańculą. Ale po kolei. Amadeusz Ferrari już dawno temu zapowiadał, że zostanie gwiazdą intergalaktyczną i jak się okazuje, wiele wskazuje na to, że zaczyna realizować swój plan. Zawodnik Fame MMA za pomocą Instagrama poinformował swoich obserwatorów o tym, że wystąpi w main evencie zbliżającej się gali Misfits Boxing, która odbędzie się w Londynie już 21 dnia maja. Amadeusz zawalczy z Filipińczykiem Nathanielem Bastamenti, znanym w sieci pod pseudonimem Salt Papi. Mordeczki, mówiłem wam już to wszystko dużo wcześniej, że pewnego dnia to się wydarzy i to się... Mordy, słuchajcie, wiem, że nie zawsze dowiozłem, nie zawsze zrobiłem formę, ale bardzo dawno nie byłem tak zdeterminowany, jak jestem teraz. Mordeczki, idziemy po wszystko, idziemy razem, jak wikingowie, podbijamy cały świat. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Jestem pierwszym zadymiarzem na globalnym rynku freaków i zróbmy tam największy r*** w świecie, tak, żeby gadały o nas wszystkie media. Nie mówię o mnie, mówię o nas, o Polakach. Wzywam teraz wszystkich moich fanów, wszystkich moich hejterów. Idziemy razem jak wikingowie, jak trzej muszkieterowie, mordy. To się dzieje. I wiecie, co to zrobimy? Czuję, mordy, jakbym znowu żył, jakbym dostał drugie życie. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Słuchajcie, zróbmy na całym świecie. Hello everybody, hello world. Maybe you didn't know who am I, but you will know very soon. I have a little message to Salt Papi. Salt Papi, Poland coming for you. Remember about that when you're going sleep. No, you definitely. Na gali Misfits Boxing występowały takie gwiazdy jak Logan Paul, KSI czy Tommy Fury. To naprawdę porządna i rozpoznawalna na świecie marka, Amadeusz zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Sponsorami wydarzenia jest m.in. Kick i Prime. Nie ten polski, tylko napój od Logana Paula i KSI-a. Do tego walka Ferrariego jest main eventem i będzie transmitowana na potężnej platformie DAZN, czyli takim Netflixie, tylko z wydarzeniami sportowymi. Niezależnie od tego, czy ktoś za Amadeuszem przypada czy nie, należy mu się uznanie za to osiągnięcie. Jak widać w komentarzach pod ogłoszeniem na Instagramie, wiele znanych osób życzy mu powodzenia i gratuluje tego sukcesu. Fame MMA napisało: powodzenia Amadeusz, trzymamy kciuki. Wojtek Gola dodał: world is yours, bro. Ferrari zapowiada, że naprawdę przyłoży się do przygotowań. Zresztą z jego relacji wynika, że już je rozpoczął. Co? Najpierw się śmialiście, że tu nie zawalczę, a teraz że nie mam szans. Bisne by chciały. Jestem lepszy niż myślicie, ale najpierw włożę w to ciężką pracę. Dokładnie, będę wam z tego codziennie w sali. Dodatkowo będę jeszcze dla was streamował z Miami. To będzie ciężki okres, ale jestem na to gotowy. Jestem przygotowany, jestem sfokusowany i zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Dziękuję wszystkim fanom i fajnie, że też są chorągiewy, bo chorągiewy lecą w tą stronę, w którą zawieje, a wiatr teraz wieje w moją stronę. Let's go, baby, let's go! Time to get it done! Promocja gali już ruszyła i wszystko wygląda naprawdę imponująco. Jeżeli Amadeusz dowiezie, to możemy spodziewać się, że jego rozpoznawalność za granicą mocno wzrośnie, czego mu oczywiście życzę. Swoją drogą Nathan Marcon opublikował story z zapowiedzią walki i tajemniczym komentarzem: ciekawe, kto jeszcze się pojawi. Warto przypomnieć, że jeden z naszych polskich freakfighterów, konkretnie Filipek, walczył już za granicą. Co prawda na kilkukrotnie mniejszej gali King King Boxing, ale z bardzo popularną osobą, Brazylijczykiem Windersonem Nunezem, z którym przegrał. Już w drugiej rundzie przez knockout Filipek został całkowicie zdominowany przez swojego rywala. Wiele osób obawia się tego samego w przypadku Ferrariego, bo jego pojedynek również ma odbyć się w boksie, a Salt Papi w swoich wystąpieniach pokazywał się z naprawdę dobrej strony i ewidentnie jest dobry w tej płaszczyźnie. Jego rekord to co prawda 3 wygrane i 2 porażki, ale jak już wspomniałem, Filipińczyk pokazał, że potrafi się bić. Kim w ogóle jest Salt Papi? Jego historia jest podobna do wielu influencerów, którzy po prostu przeszli do freakfightów i w nich pozostali. Zgromadził
zgromadził on na swoich mediach społecznościowych pokaźne grono obserwatorów. Na TikToku ma bowiem 5,5 miliona obserwatorów, na Instagramie 1 milion, a na YouTubie 600 tysięcy subskrypcji. Nie ma więc mowy o jakimś randomowym gościu, o którym nikt nie słyszał. Ja się z tego wszystkiego cieszę i na pewno galę obejrzę, trzymając kciuki za Amadeusza. Wracając do Natana Marconia, ten opublikował dwie dziwne storki na swoim Instagramie. Niestety, ale stała się największa tragedia związana ze mną. Obiecałem sobie oraz wam, że będę z wami szczery, więc chcę wam o wszystkim opowiedzieć. Pomimo, że jestem mężczyzną, to płakałem 3 dni. Gdyby to nie był Natan, to od razu wydałoby się to podejrzane, a przede wszystkim niepokojące. Co się wydarzyło? Natan podobno został odurzony w jednej z gliwickich restauracji, rzekomo ktoś mu czegoś dosypał do napoju. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym cię zaprosić na swojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Nie mam swoich okularów, nie mam swoich butów, nie mam zawartości swojego portfela. Mam telefon. To jest plus. Fajny, fajnie, że jest. Mniej więcej wiem, kto to zrobił. Nie jest to w 100% potwierdzone. To, kto to zrobił, to jakby wiem, jest ok. A zostanie to już załatwione. Już myślę, że zostało to załatwione w pewien sposób, albo jest to teraz załatwiane. W normalny, spokojnie, się tam nie bawimy. Tym bardziej, że jesteś sławną osobą i masz wrogów, bo odgrywasz rolę, to można się liczyć z czymś takim. Nawet nie wiem, jak do tego doszło, nie? Robiłem jakby testy, od razu, zaraz pokażę, to nic jakby nie wyszło. Aha, i żebyście nie myśleli, nikt z pracowników tego nie zrobił, nie? Tylko osoba postronna, która, wiem już jakby kto. Czy Natanowi wierzyć, czy nie, to już pozostawiam wam. Teraz zajmijmy się tematem Jacka Murańskiego i jego walki z masą. Wiadomo już, że ta odbędzie się w tym roku, za to nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy. Masa udzielił niedawno wywiadu, a robi to bardzo rzadko. Wypowiedział się w nim po raz pierwszy na temat nadchodzącej walki ze starym Muranem. Nie było mnie nigdzie. Co to dało? Ja nie zniknąłem z internetu. A więc pomyślałem sobie, jeżeli nie, to dlaczego tego nie zmonetyzować? Zwłaszcza, że dostałem bardzo lukratywną umowę. Tak sobie pomyślałem, mam tutaj gościa, który jest przestępcą. Dam mu po gębie i jeszcze zapłacą mi za to. No kurde, bajka. Zgadzam się. Czyli po prostu robisz to dla pieniędzy, mówiąc krótko. Dla pieniędzy. Co jak co, ale to bardzo ciekawe, że masa nazywa Jacka przestępcą. Zostając przy Jacku, ten zdaje się nie zgadzać z tym, co powiedział Tańcula na temat procesu sądowego w ich sprawie, bowiem Arek powiedział, że ten proces wygrał. Pan Jacek natomiast twierdzi, że wcale go nie przegrał. Arek, Tańcula. Ty ciężka f... Nakłamałeś w wywiadzie dla Mściwojewskiego. MMA bądź na bieżąco. Link załączam w tej Instastory. Że jakiś proces ze mną wygrałeś. Otóż nie mogłeś wygrać żadnego procesu, bo nie odbyła się żadna rozprawa. Dla wyjaśnienia. Zostało wydane postanowienie. Postanowienie nie dotyczące części merytorycznej. Postanowienie zostało zaskarżone i proces będzie się toczył na normalnych zasadach. A o co ten proces? Bo gdy Hubert Mściwojewski dopytuje cię, o co ten proces i dlaczego ja? Dlaczego ja? Akurat ja. Gdzie, co do zasady, nie wolno mi takich rzeczy robić. Musiałem iść do sądu po sprawiedliwość. Gdy Hubert dopytuje cię, o co ten proces, to wijesz się i kręcisz, piskoszu. Kręcisz. Mówisz, że o naruszenie dóbr osobistych. Tam z tobą w sądzie i przestrzelę cię w oktagonie. W rzymskiej klatce, tak dokładnie. Jak będę miał taką okazję. I zrobię z tobą jeszcze więcej, niż... Jeszcze więcej niż to, co zrobiłem z Najmanicą. Będzie knockout. Na końcu wylądujesz na Ojomie. A może jeszcze dalej. Bo cię nienawidzę. Tańcula. Nienawidzę cię. Na równi jak pogardzam tobie i brzydę się tobą. A brzydę się tobą i pogardzam tobą niezmiernie. Arek.
Tańcula postanowił odnieść się do tych wypowiedzi. Oczywiście stwierdził, że Jacek kłamie, ale w przeciwieństwie do Murana opublikował również dowody w postaci dokumentów. Tańcula był oskarżony o to, że w dniu 27 sierpnia 2022 roku na kanale YouTube Szalony Tańcula w nieokreślonym miejscu w Krakowie, publikując wyżej wymieniony materiał, pomówił Jacka Murańskiego, twierdząc, że przy Jacku Murańskim przysłowiowy wypada na fajnego gościa. Każdy przy nim wypada na fajnego gościa. Czym doprowadził do publicznego poniżenia Jacka Murańskiego i skierowania wobec niego nieprzychylnych reakcji publiczności. No i sąd postanawia umorzyć postępowanie karne toczące się przeciwko oskarżonemu Arkadiuszowi Tańculi o czyn opisany w części wstępnej niniejszego postanowienia z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Oraz stwierdza, że koszty procesu ponosi oskarżyciel prywatny, czyli Jacek Murański. Z jakiegoś powodu uzasadnienie jest zasłonięte. Z tych dokumentów faktycznie wynika, że Arkadiusz Tańcula w pierwszej instancji wygrał. Oprócz tego opublikował bardzo, bardzo długi wpis, gdzie tłumaczy całą sytuację od strony technicznej. Nie będę wam tego czytał, ale przeczytam chociaż końcówkę. Popularność się skończyła, pieniążki się skończyły, więc żebrzesz o walkę, Atencjuszu. Nawiązując do twojej wypowiedzi o przestrzeleniu w oktagonie. Z tego co mówiłeś, w wywiadach wynika, że jedyna osoba, która może cokolwiek przestrzelić, to twoja żona. W końcu to ona w domu jest gangsterem. Fejm cię nie chce, więc o walce w rzymskiej klatce ze mną możesz pomarzyć. Ja mam teraz kontrakty do przodu i możesz sobie żebrać. Jeżeli jakaś federacja zaproponuje mi 1 000 000 złotych, na szali postawisz swoją wypłatę, że jak przegrasz, to ona trafia do mnie i ja nią dysponuję oraz, że po walce więcej żadnego kontaktu nie dostaniesz, to się zastanowię. Tymczasem widzimy się 8 maja. Moi mecenasi bardzo dziękują ci za wczorajsze nagranie. Przyda się do odpowiedzi na zażalenie. Bardzo możliwe, że mimo wszystko do rewanżu kiedyś dojdzie. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się podobało, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów, takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Dziękuję.